sobotę podczas ingresu ksiądz biskup Jan Wieczorek przekazał pastorał nowemu ordynariuszowi gliwickiemu. To symboliczne przekazanie władzy w diecezji gliwickiej. Ksiądz Jan Kopiec zastąpił pierwszego ordynariusza diecezji gliwickiej biskupa Jana Wieczorka, który przechodzi na emeryturę. W uroczystej Eucharystii uczestniczyli nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Celestino Migliore, kardynał Henryk Gulbinowicz, kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup Alfons Nosol, arcybiskup Wiktor Skworc, arcybiskup Damian Zimoń oraz inni biskupi, księża, zakonnice, władze państwowe, samorządowe oraz liczni wierni. Punktualnie o godzinie 11 w sobotę miały dzwony we wszystkich kościołach diecezji gliwickiej. I właśnie o tej porze rozpoczął się ingres biskupa Jana Kopca do gliwickiej katedry świętych apostołów Piotra i Pawła. Jan Kopiec dotychczas był biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Nowy biskup gliwicki ma 64 lata, dobrze zna naszą diecezję. Ksiądz Jan Kopiec urodził się w Zabrzu i przez kilka lat był kapłanem w tamtejszych parafiach. Podczas ingresu nuncjusz apostolski wprowadził nowego biskupa gliwickiego na katedrę. Wyrazem uznania hierarchy przez wiernych było tzw. homagium. Przedstawiciele duchownych różnych stanów złożyli wyrazy szacunku i posłuszeństwa nowemu ordynariuszowi. Bardzo znaczące było także pierwsze kazanie biskupa Jana Kopca jako pasterza diecezji gliwickiej. Hierarcha mówił m.in. o tajemnicy wielkości Kościoła, posługach, które nas przerastają. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej biskup Kopiec przyznał, że wiadomość o mianowaniu go nowym biskupem gliwickim nieco go zaskoczyła. Jak sam żartobliwie mówi, myślał, że do wypełnienia zostają mu dokumenty dla ZUS-u i będzie miał spokój, a tutaj taka niespodzianka. W poczuciu właśnie tej odpowiedzialności trzeba podjąć zadanie, no, do którego się, mówiąc tak najbardziej obrazowo, już rękę przyłożyło 40 lat temu. Pamiętam, jak 19 lat temu nuncjusz Kowalczyk mnie wołał i mówił, że decyzją Ojca Świętego mam być biskupem pomocniczym w Opolu i gdzie też tam miałem swoje zastrzeżenia, no, miałem swoje plany. To mówił, ale to jest kontynuacja tego, co się stało przy święceniach kapłańskich. I dzisiaj, kiedy byłem u nowego nuncjusza, też mówię mu o tym, że właśnie sobie tak już wiłem gniazdko spokojne, to też mówił, to jest tylko i wyłącznie konsekwencja tego, to nie jest nic nowego, to nie jest nic zaskakującego. Biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej pozostaje ksiądz biskup Gerard Kusz. Już można powoli nagłaśniać, ma w tym roku 50-lecie kapłaństwa, złoty jubileusz i 29 czerwca chcemy mu naprawdę stworzyć taką naszą wdzięczną chwilę docenienia go za tę wyjątkowo piękną posługę i zarówno w Opolu kiedyś, jak i tutaj już od 20 lat w tym. Także pomocnik jest i myślę, że będzie nawet nie tyle pomocnikiem, ile będzie tym, który otwiera wiele dróg dla mnie na tym nowym tutaj zadaniu. W homilii biskup Kopiec podkreślił także wkład swojego poprzednika w budowanie od podstaw nowej diecezji. Uroczystość zakończyło złożenie podziękowań i życzeń zarówno biskupowi Janowi Wieczorkowi, jak i nowemu biskupowi gliwickiemu Janowi Kopcowi. Prymas Polski podziękował biskupowi Janowi Wieczorkowi za posługiwanie i za zorganizowanie nowej diecezji oraz jej struktur, a także za stworzenie ośrodka rehabilitacyjnego w Rusinowicach, za przywrócenie do świetności klasztoru w Rudach oraz za liczne dzieła charytatywne. Dziękując biskupowi Wieczorkowi prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz przypomniał wiele lat owocnej współpracy bez pomieszania kompetencji i obowiązków. Prezydent przypomniał m.in. wspólne przygotowania do wizyty Jana Pawła II w Gliwicach. Na takie zimowe ferie organizowane w Łabędach od 2001 roku wyjechało już ponad 800 osób. Są to głównie dzieci korzystające z pomocy świetlic parafialnych przy dwóch łabędzkich kościołach. Tym razem miejscem zimowego wypoczynku 40 dzieci jest Świerardów Zdrój. Jak mówi Krystyna Sowa, gliwicka radna i organizatorka wyjazdów, przygotowanie do kolonii zabiera sporo czasu i energii, ale gdy widzi się uśmiech wsiadających do autokaru dzieci, to w głowie jest tylko jedna myśl, że warto to robić. Pieniądze pochodzą z dwóch źródeł. Pierwsze to są środki publiczne, czyli dopłata gminy do wypoczynku dzieci. To jest pomoc opieki społecznej dla tych dzieci, które na co dzień korzystają z tej opieki, no i sponsorzy, którzy jak zawsze hojnie i ofiarnie nas wspomogli. Dzieci spędzą 2 tygodnie ferii poza Gliwicami w pięknym miejscu, gdzie na pewno nie zabraknie atrakcji.